Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć po wynikach pierwszej wiosennej kolejki, gdy padły następne sensacyjne rozstrzygnięcia. We wtorek i środę Legia, Wisła i Amika zdobyły w sumie jeden punkt. Największymi wygranymi pierwszych dwóch kolejek są bez wątpienia Groklin, Odra i Polonia. Przegrani to Amika i Wisła Płock, która nie tylko nie zdobyła punktu, ale nawet bramki. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy na magazyn Liga Plus Ekstra. Witają Tomasz Smokowski i Andrzej Twarowski, nasi goście, Jacek Bednarz, Paweł Zarzeczny. Witamy Was serdecznie. Witamy. Dobry wieczór. Panowie, to była kolejka mało udana dla kilku klubów. To była bardzo zła kolejka dla naszej reprezentacji. Obrona jest w rozsypce. Wypadł na 100% Arkadiusz Głowacki. Niewykluczone, że wypadnie także Marcin Baszczyński. Najłatwiej jest powiedzieć, że przecież my z Węgrami mamy atakować, a nie tak, się ale bronić. Ja słyszałem, w jakiej to jest jednak poważny problem. Czytałem w jakiejś statystyce, że mamy w Polsce 350 tysięcy piłkarzy, więc jak odpadło 6 wymieniłeś, to jest 349 994 jeszcze jest. I to jest i tak dużo za dużo, żeby wybrać 11 nadających się na mecz z Węgrami. Szkoda, że nie wszyscy mogą grać, bo byśmy na pewno wygrali. No, niektórzy mają kartki, niektórzy kontuzje i tak dalej, ale chodzi mi o to, nie, żeby nie żartować, ale wciąż piłkarzy mamy więcej niż miejsc na boisku. Chodzi tylko o to, żeby przełamać pewien stereotyp, że mogą grać tylko Pele, Maradona, Romario, a w bramce koniecznie Tony Banks. Po prostu trzeba wystawić tych, którzy są zdrowi. Są trenerzy, w Polsce taki najbardziej znany to Leszek Jezierski, który twierdzi, że kadra to tak składająca się z 11 obecnie najlepiej grających, czyli najzdrowszych, bo ktoś może być świetny, ale leżeć w szpitalu, więc ten w tej definicji Jezierskiego się nie mieści. 11 najzdrowszych, obecnie dobrze dysponowanych piłkarzy, tylu wciąż w Polsce mamy. Jacek, ale mimo wszystko lepiej byłoby, gdyby Arkadiusz Głowacki był zdrowy i gdyby Marcin Baszczyński był zdrowy. No i gdyby Maradona był Polakiem, tak, miał 20 lat, też byłoby lepiej. Oczywiście nie mam takiego doświadczenia jak ten Jezierski. On to swoje zdanie, że tak powiem, podpiera swoim bardzo bogatym doświadczeniem trenerskim, natomiast ja jako młody trener chciałbym, żeby jednak grali najlepsi piłkarze. Ale najlepsi to są ci, co grają, czy ci, co leżą? Najlepsi, potencjalni najlepsi. Aha. Oczywiście. I niestety to mnie martwi, że tacy nie mogą w tym meczu wystąpić, bo bardzo chciałbym, żeby reprezentacja ten mecz wygrała. A mnie to dziwi, że Baszczyński zagrał dwa razy w kadrze i my uważam, że to jest potencjalnie najlepszy piłkarz. To już takie troszkę jest wszystko naciągane. Tak sobie mówimy na sucho. My już znamy kadrę trenera Pawła Janasa, bo on podał ten skład kilkadziesiąt minut temu. Spójrzmy na zestawienie, na tych piłkarzy, których powołał na mecz z Węgrami. Jeszcze kilku nazwisk brakuje. Nie ma, tak, jeszcze kilku nazwisk brakuje. Jerzy Dudek z Liverpoolu, Jacek Zieliński, Maciej Stolarczyk i Mirosław Schnauzner z GKS-u do spadu Katowice, Bartosz Karwan, Radosław Kałużny, Arkadiusz Radomski, Piotr Świerczewski, który przecież w tym pierwszym rzucie nie został powołany z klubów zagranicznych, Jacek Krzynówek, Mirosław Szymkowiak, Kamil Kosowski, a napastnicy to Emanuel Olisadebe, Marcin Kuźba i Maciej Żurawski. No i panowie, warto chyba skomentować dowołanie w ostatniej chwili Piotra Świerczewskiego. No widać, że trener ma lekką nerwówkę i po prostu chce się zaasekurować doświadczonym zawodnikiem. W środku wolno mu, no ale jeżeli będzie zły wynik, to wszyscy będą, no tak, panie, ale Świerczewski nie gra. Od paru miesięcy zagrał raz w drużynie Afryka, reszta świata w drużynie reszty świata, bardzo grzecznościowo. Po prostu był jedynym facetem, który był blisko i trener mu pozwolił się zmęczyć, bo innym trenerzy się nie pozwalali męczyć, bo przecież premier się gra normalne mecze, a w tym spotkaniu akurat grali rezerwowi. Nie wiem, ja bym akurat podążał inną drogą. Bardzo wielu kibiców, żebyśmy nie myśleli, że każdy w Polsce myśli tak jak ja, czy jak Jacek Bednarz, czy Janasz, czy Liskiewicz, ale bardzo duża grupa ludzi myśli, że jeżeli idzie jak po grudzie, to stawiajmy na młodzież, walczmy, szykujmy drużynę do eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz z Węgrami to nie jest ani koniec świata, ani pępek świata, ani najważniejsza rzecz, jaka nas czeka. Wygra się to dobrze, przegra się, nie będziemy płakać. Natomiast te Mistrzostwa Świata, pamiętajmy o jednym, one się odbędą w Niemczech. To jest od nas bardzo, bardzo niedaleko. Praktycznie cała Polska, każdy, kto będzie chciał w tych Mistrzostwach Świata uczestniczyć, będzie mógł to zrobić fizycznie. Po prostu wsiąść w pociąg, być w Berlinie. Od nas z Warszawy jedzie pociąg, zdaje się, 4,5 godziny czy 5, bo w 2006 będą, mam nadzieję, szybciej będą jeździły. I po prostu zróbmy wszystko, żebyśmy byli w Niemczech na tej największej imprezie. Natomiast te inne rzeczy traktujmy jako takie małe kroczki. Oby się te kroczki nam udawały bez potknięcia, bez złamania nogi, ale niekoniecznie ja nie będę płakał, jak trener Janas zaryzykuje na paru, postawi młodszych ludzi. No bo inaczej ja widzę, że wystawi praktycznie kadrę mundialową Jerzego Engela, ale wtedy pytanie to po co nam był Boniek, po co nam Janas, mogła ta drużyna sobie grać i do dzisiaj sprzedawać, nie wiem co, nie zupy chyba. Zupy bardzo dobrze im szły, no także. W każdym razie jest jeszcze kilku piłkarzy na pewno powołanie, nie ma bramkarza, nie ma jeszcze kilku obrońców, to widzieliśmy. No nie, no ja myślę, że będzie Liberda, nie wiem dlaczego, może ma kontuzję, dlaczego nie ma powołanego, dlaczego jest tylko Dudek, no ale
chyba to kwestia paru godzin. Poczekamy, zobaczymy. Wracamy do naszej ligi. Panowie, Łukasz Płóciennik przed kilkoma dniami, nasz reporter, lubi zaglądać do takiej ligowej kuchni. Przed kilkoma dniami odwiedził szatnię Pogoni Szczecin przy okazji spotkania z Gruklinem Grodzi z Wielkopolski. Tym razem postanowił zajrzeć do szatni sędziowskiej. Wyobraźcie sobie, przy spotkaniu, przy okazji meczu Odra Wodzisław. Ja też byłem parę razy w szatni, czekałem, czy to ta sama. Widzę Łódź. No to zobaczymy. Oto efekt tych poszukiwań. Jesteś pan obserwator? Można wiedzieć kto? A kto? Wit. A Wit. Aha, to widziałem się, ale myślałem, że jest jako tak członek zarządu, ale jest też obserwatorem. Bo to wapno to takie jest nie za bardzo białe. Mokre też. Ale jest białe jest dobrze. Widać, że murawa jest no, nasiąknięta wodą i w tej chwili jest to dosyć, wygląda to dosyć dobrze. Natomiast no, wiadomo, po jakimś kwadransie będzie to boisko już no, mniej ciekawe. Ale myślę że spokojnie można rozegrywać na tym boisku mecz. Jasiu, ale to jest sobota. Ja jestem od piątku do niedzieli na Białorusi, sędziuję mecz. I no, chętnie, ale nie mogę. Muszę zobaczyć, jak oni grają na to. Odra zdaje się w granatowych, widzę może w białych, ale zaraz sprawdzimy wszystko. Dzień dobry. Czy mogę zobaczyć i wziąć projekt? Proszę bardzo. Koszulkę, poręki, wiatry. I bramkarza, jeżeli mogę. Marki! Koszulkę daj. A to są bramkarze. To jest pietry, biały i czarne spodenki. Więc to jest odra, te to ciemne, jest, tak? Tu jest odra, to tak jest teraz. Myślę, to jest ten górny nasz. Granat, getry granatowe. Bramkarz? Bramkarz taką. To jest getry. Taka zielona. Getry to albo czarne, albo białe, to w zależności jakie będą pasować. I teraz widzę. Tutaj czerwone. To jest widzew. Czerwone. No to kontrast jest bardzo dobry, to bardzo fajnie. To mamy czerwone, getry czerwone. Super, i bramkarz? Taką. Bramkarz, tak, może być. Odróżnia się elegancko. Myślę, że... No to my... Żółty, nie? Dobrze wyjąłeś. No nie wiem, ja nie lubię żółtego koloru po prostu. Dlatego nie to, że mi tam może kiedyś sędziując w koszulce żółtej, że jakiś mecz mi nie wyszedł. Nie. Po prostu no, nie lubię tak tego koloru, natomiast lubię sędziować w tradycyjnej czarnej koszulce. Ja ostatnio w Lubinie sędziłem, dotarłem sobie i to bardzo poważnie stopy, bo założyłem getry, takie wełniane, właśnie takie grube. Nie, to trzeba mocno przydusić to tym palcem, a potem sobie dorzucić. Dobra, proszę masażystę, żeby mi owinął troszeczkę, coś tam, jakieś plastry. A, tu wam pokażę. Misia na każdy mecz synek mi daje. Zawsze tego samego? Zawsze tego samego, żeby mi przyniósł szczęście. Piłkarze to samo mają? To jest taka rozgrzewająca, tak? To jest szwajcarskie, są takie specjalne kompozycje. Ale już czuję, taka rozgrzewająca, tak. To jest ten cały zestaw. No pomaga tutaj w kontakcie sędziego głównego z asystentami, a mianowicie sędziowie w chorągiewkach, sędziowie asystenci, no mają tutaj taki nadajnik, tu jest też bateria. Naciśnięcie powoduje, że odbiornik, który mam tutaj założony na ramieniu, wibruje i do tego, tak jak tutaj słyszymy, jest sygnał dźwiękowy. Nie daj Boże, gdybym się pomylił i drugą kartkę... No oczywistą sprawą. Daję temu samemu zawodnikowi, i zostawiam go na boisku, to natychmiast wszystko rób, że nawet musisz wpaść na boisko. Ja chciałbym z wami tylko dwa słowa, tylko była prawa z panem bezpieczeństwa. Mówił, że będzie, jak wrócimy z rozgrzewki. Czyli ja też się dostosuję. Tak? Janko ma 5 minut.
8-10 minut jesteśmy. Bardzo proszę. Teren masz taki ciężki, masz teren, musisz uważać na ślizgi, musisz uważać na takie popraweczka na boisko, wiadomo, ale to tobie nie muszę mówić, bo wiesz. To znaczy to jest... Znaczy to są tak sprawdzone, to sprawdziłem i wydaje mi się, że wszystko wiem. Podpisy, wszystkie kierownicy podpisali. Kapitan bramkarza. Kapitan zaznaczony, bramkarz podkreślony, zaznaczony, dobrze. Na boisku obiektywizm to nie muszę przypominać i tak dalej, zresztą starzy gwardziści jesteście, rudyniarze, myślę, że się... Pięknie to wszystko przeleci, nie będę miał żadnych zastrzeżeń. Rzuty wolne gdzieś tam w waszym pobliżu, ja nie będę podbiegał. Proszę tam, proszę odsunąć, nie wchodzić od razu na boisko, bo to nie tak. Jak się uda, to tam no, ręką i słownie, żeby odszedł. No. Widzę. Czerwone, czarne. Czerwone. Czarne mamy. Zostajecie wasza piłeczka. W pierwszym momencie jeszcze nie było. Ja nie trzymam. Dobrze zachowa. Dobrze trzymam. A pokazał, kiedy przeszła pełną wodę. Mówisz o tej, o drugiej bramce, tak? Tak. W pierwszym momencie ona nie przeszła? Nie, nie przeszła. Była a z mojej pozycji mi się to, że ona już przeszła. Nie, nie, nie. Ale dopiero potem, jak wiesz, on ją zagrał przypadkowo ten rykosz, dopiero ona wtedy przeszła cały. A jednak. A tak była na linii cały. No ja cały czas patrzyłem na ciebie, mówię, nie trzymasz, w końcu poszła w górę, dopiero przy tej podobicy. Nie ma, później po tym. Ale jak trzeba być czujnym. No wie, poszedł przywilej, taki dosyć wyszedł i tam był fał, właściwie to na żółto. Padła ta bramka i tak teraz mam wątpliwości. Wydaje mi się, że powinienem po tej bramce dać, ale odwróciłem się, widzę, że już goście, znaczy ten faulowany, więc właśnie to że wstał nagle, bo gdybym odwrócił się jeszcze, ten sfaulowany leżałby, to zdecydowanie, bo to była czwórka, faulujący czwórka, to ja widziałem, to nie to, że nie widziałem, tylko tak to wszystko w środku boiska, poza tym uznałem, że nie. Ty stałeś i nagle, wiesz, taki, ja byłem pewien taki stygł przy linii, wiesz? Wyszek w normie, prawda? Jak wy mówię, uważacie? No jak na swoim poziomie. Jak mogliście inaczej uważać? No ale obaj po jednym takim grzesznym czynie dotyczącym spalonego. Raz nie było. Pokazałeś pierwszy połowie. Pierwszy tak? Na podróży, tak? Absolutnie tak. A ty z kolei w drugiej połowie. No ale po jednym to tak normie? W normie krajowej, myślę. Jeśli to nie jest konsekwencją tych błędów, to są bramki. Wspólnie jakoś udało nam się tutaj z kolegami sędziami i zawodnikami, bo to tworzymy razem tutaj, powiedzmy, widowisko, no stworzyć ten mecz i posędziować chyba, mi się wydaje, nie najgorzej. Dziękuję. Mały miś, biały miś. Przyniósł szczęście. Tak patrzę po kontrowersjach. Nie ma chyba żadnej z meczu od rezydentów. Chyba, że ty chyba masz, nie masz? Ja mam te same kartki, to chyba też nie mam. Łączymy się z Grodziskiem Wielkopolskim, gdzie jest piłkarz Groklinu Radosław Sobolewski. Witamy ciebie serdecznie. Dobry wieczór państwu.
po tym, co powiedział Marek Jóźwiak, musisz zapewnić naszych telewidzów, że piłkarze Groklinu nie dojeżdżają na treningi traktorami. Nie, nie. W ogóle chciałbym tak na początku kategorycznie zaprzeczyć temu, jakbyśmy wyrażali się niewłaściwie na temat Legii. To jest nieprawda. Nikt Legii jako klubu, jako instytucji nie obraził. Niemniej jednak jest nam przykro za te całe zamieszanie. Ta cała sytuacja nie powinna mieć miejsca. Ustalmy jedną rzecz. Wina leży po obu stronach? Tak, po obu stronach, moim zdaniem. Czyli jednak były jakieś... Niemniej jednak to my zostaliśmy sprowokowani, ale powtarzam, nie powinniśmy się dać sprowokować. Trochę szkoda, Radek, bo po waszym zwycięstwie w Warszawie 2-0 więcej zaczyna się mówić o tych wokalizach, jak zwał, tak zwał, czy o przepychankach Marka Jóźwiaka i innych piłkarzy Legii z wami, niż o samej grze w piłkę. Tak, zwłaszcza kapitan Legii, Cezary Kucharski. Nie wiem czemu. Być może dlatego właśnie, żeby zepchnąć swoją porażkę na boczny tor, znalazł sobie temat zastępczy. Powiedz nam, Radek, złośliwi mówią, zwłaszcza po tym spotkaniu w Warszawie, że Groklin tak naprawdę zaprezentował antyfutbol w stosunku do tego, co kilka dni wcześniej zagrała Amika Wronki. Jak ty to oceniasz? Zgadza się. Mecz nie mógł się podobać dla kibica. Było zbyt dużo szarpanych, rwanych akcji. My mieliśmy taktykę defensywną, ale dla nas liczy się wynik. Tak mogę powiedzieć przekornie, że za miesiąc nikt nie będzie pamiętał o tym meczu, a 3 punkty zostaną przypisane Groklinowi. A jak byś ocenił Legię po tym meczu? Czy twoim zdaniem ten zespół jest nie najlepiej przygotowany do rozgrywek? Sami piłkarze Legii podkreślali, że byliście od nich dużo, dużo szybsi. Znaczy nie, Legia jest cały czas bardzo groźnym, bardzo dobrym zespołem. To ona przez większość spotkania w sumie nadawała ton wydarzeniom, starała się atakować. My skutecznie zneutralizowaliśmy ich najmocniejsze punkty, eksponując najmocniejsze swoje. To przyniosło rezultat, wyprowadziliśmy parę groźnych kontr, strzeliliśmy 2 bramki, wygraliśmy na Łazienkowskiej. Ja tuż po zakończeniu spotkania pytałem twojego kolegę klubowego Tomasza Wieszczyckiego, już tak trochę wybiegając w przyszłość, jak on widzi swoje szanse gry z Wisłą Kraków, bo ten mecz czeka was już wkrótce. I Tomek wypowiadał się bardzo ostrożnie na temat szans Grodziska w spotkaniu właśnie z Wisłą. Tak, ja tak w szatni śmiejąc się mówiliśmy, że większe szanse byśmy mieli tam w Krakowie. Wiadomo, wolimy grę z kontry, mamy bardzo, bardzo szybki przód, szybki i skuteczny. Każdy z zawodników z przodu jest bardzo szybkim zawodnikiem, można zagrać pod kontrę. Myślę, że tutaj będzie trudniej, będziemy starali się pewnie atakować. Nie możemy dać się odkryć, nie możemy się odkryć i dać się skontrować. Paweł, a jak jest z nami Paweł Zarzeczny w studiu? Jak ty oceniasz szansę Groklinu Grodzisk Wielkopolski? Ja myślę, że to będzie na tyle piękny mecz 5 kwietnia, że aż się wybieram. Na szczęście wczesna pora chyba o 15, także zdążę na Ligę Plus wieczorem. Natomiast Radka mi szkoda, bo wyczytałem przed chwilą, że 15 tysięcy mu przysolił Wydział Dyscypliny za transfer do Groklinu. Mam nadzieję, że prezes Rzyma to słyszy i tam te 15 dołoży przy wypłacie. No bo właśnie... Podobno premia nie wystarczy. To będzie okazja może z Wisłą wygrać. Wiem, że prezes lubi dokładki dawać, także może zaraz, akurat będzie zaraz to okazja, sobie o tym pomówimy. Bo będzie okazja, żeby te straty wyrównać. Ale mam też taką nadzieję, że Radosław się odwoła od tej decyzji. Nie jest ona ostateczna i te 15 jakoś uratuje. Szkoda. Powiedz nam, Radek, w ogóle o co chodzi? Skąd tych 15 tysięcy? Co to jest za kwota? Skąd ona się wzięła? To znaczy, ja już się właśnie odwołałem. Kwota była trochę wyższa. 50 najpierw. Wynosiła 70 tysięcy. Udało się zbić ją do 15 tysięcy dzięki pracy pani mecenas Agatywantu, której serdecznie dziękuję za to. Czyli musisz się dalej odwoływać. Dobrze, że w ogóle
o wiele dobrze, mniej że możesz, jest chyba dobrze, że możesz piłkę grać, to jest najistotniejsze. Tak, ale nie żałuję na pewno decyzji ze stycznia. Bardzo cieszę się, że jestem w Grodzisku. Tu mogę się rozwijać. Oby tak dalej. Przede wszystkim możesz być zadowolony z tego, że w Grodzisku nie ma drużyny rezerw, prawda? Nie ma go gdzie zesłać. No to zesłać. Znaczy, tak, no, nie ma gdzie mnie zesłać, tak, bo w Płocku zostałem zesłany do rezerw, grałem w piątej lidze, straciłem. Po prostu zatrzymałem się piłkarsko, nie było możliwości rozwijania się sportowego. Przykre to były chwile, ale już powoli zamykam ten rozdział w swoim życiu. Powiedzmy, że tych 15 tysięcy złotych to jest kara nałożona przez PZPN za szykanowanie, jak to określą, za szykanowanie płockiego klubu, za wypowiedzi na łamach prasy. Ja cię tak zapytam przewrotnie znaczy, i przekornie, z czym ci się... Tak, połączona sprawa jeszcze z całym transferem, tak? Z Grodziskiem, do Grodziska. Tak. Ale ja zapytam mimo wszystko, z czym ci się dzisiaj kojarzy Wisła Płock, Orlen Płock, Petro, jak zwał, tak zwał? No powtórzę się, no już powoli zamykam te karty swego życia, ale na pewno zostaje spory żal, duży żal, niechęć do klubu z Wisły. No muszę przyznać, że powiem to brzydko, zostałem potraktowany jak szmata za tyle lat w miarę przyzwoitego prezentowania się w barwach płockiej Wisły. Byłem tam od stycznia 98 roku do stycznia 2003, czyli 5 lat. To jest jak na piłkarza szmat czasu. Byłem w międzyczasie przecież kapitanem. Nie no, ciężko jest teraz o tym mówić, ale te ostatnie pół roku to naprawdę była katorga. Radek, ale twoja sytuacja wygląda następująco. W tej chwili jeszcze nie jesteś piłkarzem Groklinu, na razie jesteś na rok wypożyczony. Masz już zapewnienie trenera Kaczmarka, czy też prezesa Drzymały, że z Płocka zostaniesz wykupiony, no bo teraz mówisz dosyć ostre słowa, a może tak się zdarzyć, że nagle będziesz musiał wracać z powrotem. Po prostu myślę to, co czuję i to, co było. Jeszcze żadnych zapewnień nie mam. Jestem wypożyczony na rok. Jeżeli prezes Drzymała nie zdecyduje się na wykupienie mnie, zostanie mi pół roku w Płocku. Jednak ja ze swojej strony mogę zapewnić, że zrobię wszystko, aby do Płocka nie wrócić. Będę starał się reprezentować jak najlepiej, żeby przekonać do siebie pana prezesa Drzymałę. Powiedz, na ile oceniasz w tej chwili swoje przygotowanie do gry w pierwszej lidze? Czy to już jest 100%, czy nie? Ja zaraz ci powiem, na ile ocenia trener Bogusław Kaczmarek, bo też go o to pytałem. To znaczy, fizycznie czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, półtora roku niebytu w pierwszej lidze robi swoje. Tak jak powiedziałem, ostatnie pół roku, nawet rok, wręcz cofałem się w rozwoju piłkarskim. Teraz to muszę wszystko nadrobić. Wiadomo, to znaczy pomogą mi na pewno te dwa pierwsze mecze uwierzyć w siebie, bo tu jest dużo też można uczynić w sferze psychiki tutaj. Żebym uwierzył w siebie, że jednak umiem grać w piłkę. Przygotowany jestem dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. No właśnie, a gdzie ty najlepiej czujesz się na boisku? Wiem, że kiedy trener Kaczmarek ściągał ciebie z Białegostoku, to byłeś napastnikiem, jesteś defensywnym pomocnikiem, możesz być obrońcą. Gdzie jest najprzyjemniej grać? To znaczy tak, w swojej przygodzie z piłką stawiano mnie chyba wszędzie, prócz bramkarza. Można powiedzieć, że jestem takim zawodnikiem łataj dziurą, prawda? Ale najlepiej czuję się właśnie na defensywnym pomocniku, na defensywnej pomocy. Tu można często włączyć się z akcją ofensywną. To tak, tu najlepiej się czuję. Mówiłeś wiele gorzkich słów, trzeba jakoś tak optymistycznie zakończyć tę rozmowę. Strzelały szampany, jak Szczakowianka zremisowała z Wisłą 2-2? Nie, na szampany jeszcze jest stanowczo za wcześnie. Wiadomo, dobry wynik dla nas, ale nie oglądajmy się na kogoś. Idźmy sami do przodu i wtedy na pewno przyjdzie wynik.
Dziękujemy Ci bardzo, Radosław Sobolewski, piłkarz Groklinu, Grodzic Wielkopolski. Chciałoby się wręcz powiedzieć odkrycie ostatnich tygodni naszej ligi. Życzymy Ci takich pięknych bramek, jak w tej pierwszej kolejce z Pogonią Szczecin. I dodam tylko, bo nie zdążyłem Ci powiedzieć, że trener Bogusław Kaczmarek ocenia się na 75% w tej chwili przygotowania. Aż strach pomyśleć, co się będzie działo, kiedy tych procent już będzie 100. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Paweł, jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie. Ktoś mi powiedział po tej pierwszej kolejce, kiedy Radosław Sobolewski strzelił bramkę Pogoni, że ta nasza liga to jednak słaba jest, skoro zawodnik, który nie występował tutaj kilka miesięcy, grał gdzieś, trenował w piątej lidze. On grał w piątej, ja w szóstej, to może jeszcze jest szansa na ekstraklasę. Ja myślę, że wielu dobrych piłkarzy miało problemy, byli gdzieś tam wysyłani. Czasami dla piłkarza jest dobrze, żeby na przykład mniej trenować, mniej stresów, mieć troszkę jakby organizm odpoczywać, z nowymi siłami ruszyć. Natomiast wracając do Radosława, który się tak wypowiadał bardzo, bardzo optymistycznie, powiedział, że chciałby uwierzyć, że może grać w piłkę. Ja bym chciał powiedzieć, że ja też bym chciał uwierzyć, że on może i potrafi grać w piłkę. Natomiast nie chciał powiedzieć, co w Płocku. Ja słyszałem taki wierszyk na temat, co w Płocku, że biała mewa już nie śpiewa. Rozumiem. Paweł Zarzeczny, dziękujemy Ci bardzo. Już za chwilę do Jacka dołączę. A propos białego misia, pana Marcina. Będą kontrowersje. A ja zapraszam Państwa i zapraszam Was na obejrzenie wszystkich bramek, które padły we wtorek i w środę w naszej lidze. Komentuje Edward Durda. Na stadionie w Warszawie Legia grała z Groklinem Grodzic Wielkopolski. W 26 minucie goście prowadzili po bramce Marcina Zająca. W 50 minucie spotkania drugiego gola dla gości zdobył Piotr Piechniak i Legia przegrała z zespołem z Wielkopolski. Prowadząca w tabeli ekstraklasy Wisła podejmowała garbarnie Szczakowiankę. W drugiej minucie meczu Knerzewicz zdobywa gola dla zespołu gości. Również z rzutu karnego w 9 minucie spotkania wyrównuje Maciej Żurawski. W 25 minucie meczu kolejny rzut karny, w tym meczu ponownie dla gości, znów nie myli się Knerzewicz. Remis dla Wisły ratuje w 85 minucie spotkania Kalu Ucze. W Wodzisławiu Śląskim Odra podejmowała Widzew Łódź. W 21 minucie meczu Marcin Nowacki i Odra prowadzi 1-0. 9 minut później do siatki trafia Jacek Ziarkowski. Jest już 2-0 dla gospodarzy. W 43 minucie meczu piękna bramka Michała Chałubińskiego. 3-0 dla Odry. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Jerzy Podbrożny z rzutu wolnego zdobywa bramkę dla Łodzian. W 82 minucie spotkania Błażej Jankowski jest 4-1 dla Odry Wodzisław. Gospodarze wygrywają ostatecznie 5-1, bowiem tuż przed końcem meczu Marcin Nowacki zdobywa gola dla gospodarzy. W Ostrowcu Świętokrzyskim Krzo podejmowało Lecha Poznań. W 9 minucie było 1-0 dla Krzo po bramce Sandeja. W 35 minucie spotkania goście odrobili stratę za sprawą Piotra Rejsa. A w 72 minucie meczu Krzysztof Gajtkowski wyprowadził piłkarzy z Poznania na prowadzenie. Zwycięstwo gości przypieczętował Paweł Kaczorowski, strzelając gola w 90 minucie spotkania. Inny klub z Wielkopolski, Amika, podejmowała Polonię Warszawa. Gospodarze prowadzili po bramce Grzegorza Mielcarskiego w 47 minucie meczu. 8 minut później do wyrównania doprowadza Igor Gołaszewski. Na kwadrans przed zakończeniem spotkania Marcin Kuś i Czarne Koszule prowadzą 2-1. W 88 minucie meczu Igor Gołaszewski strzela bramkę z rzutu karnego i Polonia wygrywa 3-1. Do Spel Katowice zmierzył się z Wisłą Płock w 39 minucie. Musa Yahaya zapewnia prowadzenie zespołowi z Katowic, a w 78 minucie meczu Chiffon strzela drugiego gola dla gospodarzy. W Szczecinie Pogoń przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-1. Jedyny gol w tym spotkaniu pada w 42 minucie, strzela go Paweł Drumlak. Oto wyniki 16 kolejki, która była przełożona, jak pamiętamy. Legia Groklin 0-2, Odra Widzew 5-1, Pogoń Zagłębie 0-1, przegrywa Amika, remisuje Wisła z Garbarnią, Krzolech 1-3, Dospel Katowice Wisła Płock 2-0 i Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0-0.
Liderem jest Wisła Kraków, na drugim miejscu Dospel, trzecia Odra, czwarta Legia, piąty Groklin. Sporą stratę do Groklinu ma Górnik Zabrze. Siódma Polonia. Dziewiąta Amika, na 12 miejscu Lech, na 13 Zagłębie w strefie spadkowej, Widzew, Krzo i Pogoń. W klasyfikacji strzelców prowadzi Maciej Żurawski. Następna kolejka, Amika Wisła Płock, Polonia Widzew, Dospel Katowice Lech, sobota 18.15. Ten mecz będziemy transmitować w Kanal Plus. Odra Garbarnia, Krzo Ruch, Wisła Kraków Zagłębie, Pogoń Legia, Górnik Groklin w niedzielę o 17.15 na antenie Kanal Plus. Ostatnia kolejka przed przerwą na reprezentację. I drużyna kolejki. W bramce Liberda, w obronie Kuź, Wleciałowski, Pawlak, Knerzewicz. W pomocy Gołaszewski, Iwański, Wieszczycki, Nowacki. I w ataku Jachaja i Chałbiński, ale Nowacki to będzie grał na lewej pomocy, a Gołaszewski na prawej raczej, prawda? No tak, ale tak. Już może dostosowujemy ich do nowych miejsc, chociaż Igora to już raczej... A pozycyjny futbol, Arsenal i tak dalej, i tak dalej. Panie Witku, dobry wieczór. Pan to chyba bardzo lubi ten krawat, chyba dobry szczęście wieczór. Panu przynosi. I woda panu smakuje, dobry panie Witku. Dobrą mamy tutaj wodę, co? Bardzo dobra woda jest, kręczanka. To zaczynamy, kontrowersje 16 kolejki. Już we wtorek w Warszawie Legia grała z Groklinem Grodzisk Wielkopolski. Mecz ten prowadził pan Małek, Jacek Bednarz i Wit Żelazko. Za chwilę ocenią nam sytuację pierwszą, kiedy Tomasz Wieszczycki doznał groźnej kontuzji. To była 15 minuta gry. Pytanie jest takie, czy w tym starciu z Markiem Jóźwiakiem przypadkiem sędzia nie powinien podyktować rzutu karnego dla zespołu z Grodziska Wielkopolskiego? Pan... No szczerze mówiąc, widziałem to na stadionie i takiego wrażenia nie odniosłem. Natomiast to, co pokazujemy w tej chwili na klatce, piłka zagrana jest z lewej strony, Wieszczycki próbuje, proszę zobaczyć, główkować i wszystko jest prawidłowo od tego momentu. No i zawodnik jednak zbyt wysoko uniesioną nogą atakuje w głowę Wieszczyckiego. W związku z tym jest, tylko jest jedna decyzja. Trafiony to jest rzut karny, gdyby nie trafił, byłby rzut pomimo wolny tego, że Tomasz Wieszczycki wcześniej oddał strzał głową. Pomimo tego, oczywiście, to jest spóźniona reakcja, no chyba w przypadku tylko, gdyby padła bramka Jacek. Z tego zagrania. Wypada mi się tylko zgodzić, spóźniony atak obrońcy Legii, no i bardzo niebezpieczne zagranie. Dobrze tak się stało, że tylko troszeczkę Tomkowi buty Marka uszkodziły czułko i prawdopodobnie to chirurg plastyczny zaleczy. Na razie jedna zmarszczka więcej. Natomiast no, mogło się skończyć do niej gorzej i... Moim zdaniem jest ten, pan Witłaniam pokazuje szybciej i szybciej. Dla mnie jest, dla mnie mimo wszystko to było trochę przypadkowe zderzenie. Wieszczycki bardziej wpadł na nogę Jóźwiaka, nie na odwrot. No ale nie, to wy jesteście tutaj ekspertami. Nie, absolutnie o wpadnięciu nie ma mowy w tym. Dobrze, ja pozostanę przy swoim. Legia Groklin, druga sytuacja z tego spotkania. Niedziela atakuje łapiącego piłkę Boruca. Ten staje i odpycha przeciwnika. Obydwaj zawodnicy otrzymują żółte kartki. No atak Niedzielana był niewątpliwie niefrasobliwy i to już borczopanowe o piłkę. No, ja w transmisji powiedziałem razem z Jackiem Zieberem, powiedzieliśmy razem, że Borucowi należała się żółta kartka, że to w ferworze walki, ale wiem, że wiele osób się z nami nie zgadza. Oczywiście. Ja powiem tak, no, w tej sytuacji Niedziela powinien otrzymać żółtą kartkę, za akcję Borucza czerwona kartka. Jacek? Któregoś z nas, chyba mnie, nie należy tu zapraszać, jak jest pan Wit, bo my wyjątkowo zgodni jesteśmy. Pewnie również ze względu na podobieństwo. Dokładnie tak samo myślę, żółta kartka za atak, choć podejrzewam, że... Bo, znaczy za atak Niedzielana. Za atak Niedzielana, żółta kartka, choć w swojej karierze pamiętam, że nawet czasem brutalniejsze ataki kończyły się tylko upomnieniem. Natomiast na pewno na 100% od razu jedyna według mnie decyzja sędziego to powinna być czerwona kartka dla Boruca, bo jest oczywista. Sprawa jest ewidentna, oczywiście. Dalej lecimy, proszę bardzo, Tomek. Ja chyba się wypiszę z kontrowersji, bo ja tutaj się nie zgadzam z wami za bardzo. No dobrze, teraz może będzie lepiej. Saganowski w polu karnym Groklinu Grodzisk Wielkopolski. Gra jest przerwana, sędzia dyktuje wolnego dla drużyny z Grodziska. Tak, oni się inaczej. Wspólnie obaj przepychają. Jeden chwyta, drugi łapie. Nie wiem, czym spowodował sędzia, że w jedną stronę najbardziej adekwatnym rozstrzygnięciem byłoby
rzut, powiedzmy, sędziowski, bo oba jednocześnie atakują. Z pola karnego, prawda? Panie Witku, to tutaj to by było, ale właśnie, ale nie byłoby to niekorzystne dla drużyny, mogła być paść bramka. No, obaj się atakowali, no tam trudno powiedzieć, który w bardziej zdecydowany sposób. Sędzia a tak się zaczął Igor Kozioł. A Igor Kozioł tak zaczął, ale potraktował sędzia zdecydowane pchnięcie w klatkę piersiową w tym decydującym momencie i prawdopodobnie z tego powodu podyktował... Chyba teraz wasze drogi z Jackiem się rozejdą. Tak, rozchodzą się. Ja bym poprosił jeszcze o ten moment, jak piłka jest w powietrzu, jeśli to jest możliwe, widać właśnie, że tym, który zaczyna atak i fauluje, jest Kozioł. I on, zaraz nam to pokażą. On uniemożliwia zawodnikowi wyjście do piłki. Oczywiście później Saganowski walczy o dobrą pozycję. Pan ciężko znosi tą walczy, kurkę, walczy o pozycję. I wtedy rzeczywiście ta interakcja jest wzajemna. Natomiast no, o tym, że powinien być wytłumaczony rzut karny, decyduje chyba ten ruch właśnie, który tu widzimy. O, to... Panie Witku, to Darek, Dariusz Wdowczyk często mówił w naszym studiu, że obrońca powinien wiedzieć, że w polu karnym za bardzo nie trzymać. Ja powiem tak, gdyby był sędzia tak szybki, nie czekał na ten wynik akcji i po schwytaniu za łokieć, za koszulkę podyktował rzut karny, no oczywiście bym się zgodził z tym od razu, tylko... No tak, ale sporo się ostatnio mówiło też przy okazji Mistrzostw Świata i później, że jednak gra... w obronie przez taki fragment gry zaczyna powoli nie tylko w polskiej piłce, ale w ogóle w światowej, bardzo taka no, niesportowa, bo to, że zawodnicy obejmują w pół tych, których mają kryć, no, w zasadzie ogranicza ruch atakujących do minimum. I tutaj tak samo o tym, że się strzela bramkę przez ten fragment gry, zwłaszcza głową, decyduje właśnie szybki ruch do piłki w tempo. Tutaj się nie da tego ruchu zrobić, bo zawodnik, który broni, trzyma za koszulkę, uniemożliwia po prostu wyjście w powietrze i dlatego moim zdaniem tutaj był faul. No to teraz cała seria sytuacji z meczu z Krakowa, gdzie Wisła grała z Garbarnią. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wisła, Kraków, Garbarnia, sędziuje pan Zdunek. Kaliciak próbuje odebrać piłkę Wolańskiemu we własnym polu karnym. Sędzia orzeka, że Wiślak faulował. No i słusznie sędzia tu orzeka. Proszę, zobaczymy na powtórce. Zdecydowanie jest w tym momencie, widzimy, że jest trafiony w nogę, a nie w piłkę zawodnik trafia. Tu nie powinno być żadnych wątpliwości po pokazaniu właśnie w telewizji. Jacek? Żadnych wątpliwości, zgadzam się. No to możemy śmiało przechodzić do następnej sytuacji, tym bardziej, że pan Witek nas tutaj pogania, jeszcze mamy chwilę czasu. Żurawski tym razem pada w polu karnym Garbarni, wejście Hosicza. No tak, jak zobaczymy w powtórce, widać, że jest to sytuacja, kiedy w sposób zdecydowany nie trafia piłkę z tego ujęcia. Jednak a potem chyba tam potem tak jakby stopą trafił. Jaka była decyzja sędziego? Bo nie karny. Rzut karny. No ale mnie się wydaje, że zanim trafił piłkę, zanim to najpierw nogi, to przez nogi, przez tak, kolanem, udem, proszę, to, o, w tym momencie jest lewa noga Żurawskiego, iż biodro i w tym momencie już jest Żurawski przestawiony. A potem dopiero w konsekwencji nastąpiło tknięcie piłki. No, Jacek. Miał podstawy sędzia podyktować. Tak, według mnie tutaj o tej decyzji poprawnej sędziego decyduje kolejność wydarzeń, to znaczy właśnie najpierw spowodowanie, kontakt z przeciwnikiem, upadku. Spowodowanie upadku, a później dopiero w konsekwencji wybicie piłki. Gdyby było na odwrót, oczywiście wtedy można by powiedzieć, że czysta sytuacja. Że tak, że czysta i nie ma karnego. I jeszcze raz wracamy do Krakowa. Czy gościom nie należał się w tej sytuacji rzut karny? Sędzia uznał, że Baszczyński nie faulował Iwańskiego. No bo rzeczywiście zawodnik Szczakowian Garbarni przeleciał, a sprytnie to Baszczyński w czysty sposób odbiera piłkę, jak widzę. I myślę, że zawodnik Wiślacy nie spowodowali upadku przeciwnika i jest słuszna decyzja, że nie podyktował rzutu karnego. Bo... Na pewno ujęcie z innej kamery wyjaśniłoby nam w 100%, czy rzeczywiście decyzja jest poprawna. Z tego ujęcia wydaje się rzeczywiście, że jest tak, że Baszczyński ma kontakt z piłką, zatrzymuje piłkę swoją stopą, przez piłkę przelatuje zawodnik Garbarni. Oczywiście ujęcie od strony bramki wyjaśniłoby wiele, nie wiem, czy takie mamy. Wydaje mi się, że tutaj nie było jednak karnego. Nie mamy, ale wyglądało na to, że Baszczyński zagrał ryzykownie, ale czysto. Czyli przychylamy się do decyzji sędziego. Tak. I jeszcze raz wracamy do Krakowa i jeszcze nie ostatni raz.
Tym razem Głowacki i Bykowski, rzut karny dla zespołu z Jaworzna. No, to jest taki ciekawy rzut karny w wykonaniu reprezentacyjnego stopera, ponieważ jak zobaczymy w powtórce, przy pierwszym tym ujęciu nie ma faulu, gdyż... Przy pierwszym ślizgu Głowacki nie ma ani piłki, ani przeciwnika. Nie, tak jest, napastnik go nastrzelił w jakimś sensie. No, dziwne zachowanie Głowackiego już później na siedząco, bo był bramkarz blisko. Faul jest zdecydowany. On wygląda na zwolnionych takich obrotach, jednak spowodował upadek przeciwnika i dla mnie jest to decyzja słuszna w postaci rzutu karnego. Tak prawdopodobnie Głowacki stracił orientację tego, gdzie dokładnie jest on i jego partner z drużyny, w tym wypadku bramkarz. Wydawało mu się może, że właśnie ten brak reakcji, to którą widzimy, spowoduje, że zawodnik Garbarni będzie w dobrej sytuacji do strzału i stąd no, taka, a nie inna reakcja. Jest to faul. Sprytnie też zachował się Maciej Bykowski. Na pewno powiedział, tak, że jak wpadnie na Głowackiego, tak, to sędzia ma pełne podstawy do tego, tak, by podyktować rzut karny. A ja chciałbym jeszcze raz zobaczyć tę sytuację. Czy ręki nie było? Tak, że było Macieja Bykowskiego? Znaczy, oczywiście tak, ale o zagraniu ręką, my teraz dyskutujemy na temat tego, czy był faul. Oczywiście wcześniej ta ręka według mnie jest, sędzia może jej nie widzi. Natomiast zastanawiamy się, czy sama reakcja obrońcy to jest reakcja na grę faul. I moim zdaniem tak, bo tutaj nie ma kontaktu z piłką ani... W którym miejscu widzi tę rękę, bo to jest nałożenie się obrazu i nie wiem, byśmy mogli dyskutować, czy to dotknął, czy nie dotknął. Także tu ostrożnie z tą ręką. Sędzia był blisko, odkładamy rękę perspektywy. Na bok, tak? Tak jest, rączki na bok. Dobrze, to jedziemy jeszcze raz do Krakowa. Zadylak zatrzymuje dośrodkowanie Szymkowiaka, Wiślacy domagają się rzutu karnego, sędzia nakazuje grać dalej. Absolutnie bliska odległość, wyraźnie nastrzelony przy ciele ręka, zasłania się, nie ma mowy o rzucie karnym. Słusznie ręka ułożona w naturalny sposób. Słusznie postąpił sędzia, kontynuując grę. Zgadzam się z tym, jak najbardziej poprawna decyzja sędziego. Tym razem Mauro Cantoro będzie bohaterem następnej akcji. Walczy o piłkę z Kozubkiem. I tu ciekawa rzecz, żółtą kartkę od pana Zdunka zobaczył tylko piłkarz z Jaworzna. Żółta kartka za, no, no, chyba za symulowanie, nie wiem. No, chcę powiedzieć, że tak to chyba widział sędzia. Natomiast my tutaj jesteśmy uzbrojeni w dokładniejszy obraz. I Cantoro zbyt gwałtownie, proszę zobaczyć, tu wygląda na to, na zwolnionych obrocie wygląda na to, że jest wyraźne uderzenie łokciem w twarz. I za to powinna być czerwona kartka. No, chcę powiedzieć, że to inaczej wygląda na normalny tym, że osłania się i to taki naturalny odruch. Czy to był rozmyślny uderzenie? Panie Witku, to nie jest nie naturalny odruch, nie, uderzenie łokciem w twarz, tak, to nie jest normalne. Przede wszystkim Cantoro odpychał go w sposób nieprawidłowy, wymachując rękami, między innymi łokciem, i brał ryzyko. W tym momencie sędzia, gdyby to zauważył, a sądzę, że tego nie widział, dałby czerwoną kartkę Cantoro za uderzenie zęby przeciwnika. Natomiast zrobił tu, nie wiem, czy to jeden tylko błąd, bo nie widziałem całego meczu, ale chcę powiedzieć, że popełnił błąd, dając zawodnikowi Garbarni za symulację rzutu kartkę. Ale czerwona kartka dla Cantoro powinna być. Powinna być, gdyby widział sędzia. Tak, tutaj gra ciałem do pewnego momentu, jak najbardziej zgodna z kanonem postępowania. Później, tak jak mówi pan Wiedrzelasko, jest ruch łokciem, uderzenie ewidentnie i to jest czerwona kartka. Tu oczywiście możemy zastanawiać się, czy wcześniej ten atak Kozubka nie był zbyt agresywny i czy ewentualnie tutaj rzeczywiście żółta kartka się nie należała. Natomiast jeśli chodzi o Cantoro, sędzia się pomylił to bardzo, bo powinien go wyrzucić z boiska. 10. sytuacja kontrowersyjna. Piłkarz Garbarni, Górak, fauluje Szymkowiaka i sędzia Zdunek wyrzuca z boiska piłkarza gości. No, chcę powiedzieć, że tego typu wejścia w tej chwili, proszę zobaczyć... Od razu czerwona kartka, bo to nie była długa żółta, tak jest, tego typu wejścia w tej chwili muszą być karane, muszą być karane. Są to wejścia niebezpieczne, to tak samo jak z tyłu na Achillesa, z przodu na stopę karane, jest to czerwona kartka w tej chwili, tak domagają się ludzie, którzy interpretują w UEFA te zdarzenia. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne wejście i tu powinna być czerwona kartka. No i była czerwona kartka. Tak, i ja zgadzam się z tą interpretacją.
używając takiego, że tak powiem, żargonowego naszego piłkarskiego określenia, to jest atak na koniec kariery, na zakończenie kariery zawodnika. Na szczęście to się tak nie stało, ale naprawdę zawodnik Garbarini pewnie nie miał takich intencji, nie podejrzewam go o to, ale to, że stracił zupełnie panowanie nad tym, co już robi później, bo to był taki ślizg naprawdę wykonany chyba no, bez liczenia się bezmyślnie z kosztami tego, co ten atak może spowodować. Kilka centymetrów, kilkanaście centymetrów to jest trafienie gdzieś powyżej kostki na piszczel. Podejrzewam, że łamie się w ten sposób wszystkie kości. I chciałem przy tej okazji... Eliminujemy takich graczy, którzy tak grają z boiska od razu. Przez następną kolejkę. 10 sekund na boisku. W związku z kontuzjami reprezentantów i po takich wejściach między innymi mamy szpital w reprezentacji. Rozmawiałem z Presem Mickiewiczem, niedawno dzwonił z Genewy, że dostaną na tą kolejkę, nie to, że na tą tylko kolejkę, ale w ogóle trzeba tak to wyeliminować, że takie tego typu wejścia w następnej kolejce będą sędziowie uwrażliwieni i obserwatorzy, że za takie typu wejścia, jak te, co pokazaliśmy, będą czerwone. Panie Witku, jest już ta komórka, która analizuje zapis wideo i na tej podstawie może karać zawodników? No znaczy tak, my jako kolegium sędziów to śledzimy, oglądamy. Natomiast w drastycznych przypadkach może ukarać Wydział Dyscypliny. Także w tym meczu, którego fragment oglądaliśmy z szatni. Na podstawie zapisu wideo. Tak, dokładnie tak. Tutaj nie zobaczymy tej sytuacji, ale Górski przy stanie 5-1 z Widzewem też bardzo ostro zaatakował. Oto Maciej Szerfen miał pretensje. No jeden afrykański zawodnik Garbarni również. Też podobna Abel sytuacja Salami. Była Salami. Tak. Też takie wejście. Bardzo niebezpieczne. Jeszcze jedna sytuacja z meczu Wisły z Garbarnią. To już w doliczonym czasie gry Żurawski przewracał się Obledewskiego. Czy powinien być rzut karny? No świetnie to powiedziane. Przewracał się, bo jak zobaczymy w powtórce, bramkarz prawidłowo zareagował i trafia piłkę. Proszę bardzo, trafia, zbija piłkę, a Żuraw po prostu od razu pada nad nim. Także nie ma mowy tu o rzucie karnym. Mam bardzo dobrą średnią, tylko raz się chyba nie zgodziliśmy. Uważam tak samo. W tym meczu oczywiście ta najbardziej kontrowersyjna sytuacja to jest ta z Marcinem Kuźbą, ale to się działo poza naszymi kamerami. Możemy sobie tak tylko tutaj akademickie rozmowy prowadzić, więc nie będziemy tego rozstrzygać. Ja się dziwię, że Marcin, no właśnie, w takim meczu tej klasy zawodnik, no niepotrzebnie zupełnie. I chcę powiedzieć, że powiedzmy po tej kartce, którą my tu kwestionowaliśmy, czerwoną sędziemu Zdunkowi, bo tam nieciekawa była atmosfera, powiedzmy, odnośnie sędziowania. No, wszyscy, którzy oglądali cały mecz, twierdzą, się znają na sędziowaniu, że wyjątkowa sytuacja w polskiej lidze, że sędzia w zdecydowany sposób trzy kary dyktuje, wyrzuca karne, między innymi gospodarzy, no bo myślę, że w tej rundzie jeszcze będziemy mieli takie mecze, że będzie potrzebna zdecydowana postawa sędziego na boisku. Na razie my musimy zdecydowanie wkroczyć do akcji, bo już króca bomba, mało czasu. 12 sytuacja. Amika Polonia, pan Siedlecki prowadzi zawody. Czy Szymanek zagrał ręką po strzale Zieńczuka, sędzia nie przerwał gry? I tu mamy taką podobną sytuację, jak mieliśmy bodajże na Wiśle, gdzieś z bliskiej odległości. To jest taka zbyt bliska odległość, mocny strzał. Inaczej to tak jak mówię, tę sytuację wypacza troszeczkę zwolnione tempo sytuacji. Ja bym w tej sytuacji również nie podyktował ręki, bo... Popsujemy proporcje, bo ja uważam tym razem inaczej. Dlaczego? Jest bardzo blisko bramki i zawodnik, który broni, musi się liczyć z tym, że może być oddany strzał. I on robi on tak... zwiększa powierzchnię. Tak, zwiększa ciała, powierzchnię, prawda? Tego, czym broni. I ręce są bardzo daleko odchylone. To widać w ujęciu od tyłu najlepiej. Ja chcę powiedzieć, że on się bardziej broni, żeby nie dostać twarz, niż zwiększa powierzchnię, ale proszę zauważyć, 4-5 metrów. Dobrze, proszę na mnie, jeśli by bronił się w ten sposób i zasłaniał twarz, zrozumiałbym i być może uznałbym tą argumentację, ale jeśli ręce są mniej więcej w tej pozycji gdzieś, to twarzy na pewno ten zawodnik nie bronił swojej. Pal lich o proporcje, ja bym te ręki nie zagwizdał. No. A tak, sytuacja jest bardzo korzystna, bo to jest chyba 17 metr i to jest chyba spory błąd. Tam światło bramki zdaje się, że był remis w tym momencie, więc tutaj jednak jest to z dużą stratą dla zespołu, który atakował w tym momencie. Dobrze. A co powiecie o tej sytuacji jeszcze raz z tego meczu? Amika Polonia, szybki kęska ucieka Bieniukowi. Jest rzut karny, jest czerwona kartka dla obrońcy. No i słuszna decyzja, w obu przypadkach, bo podwójnie Bieniuk, to tam raz go chwytał za ramię, potem go chciał drugi raz jeszcze obrócić tego maleńkiego kęskę. No ja myślę, że to bezsensowna była akcja
Pieniuka, bo to wiadomo, że jest sytuacja korzystna, gdyż sam na sam z Szamotulskim słuszna decyzja. Jak najbardziej. To co, to teraz już pogoń za Głębie. Mecz prowadzony przez pana Cwalinę. Za chwilę zobaczycie, jak po pogwizdku sędziego Brasilia zaatakuje barkiem Jarosława Chwastka, za co otrzymuje żółtą kartkę. Pytanie, czy żółtą, czy w ogóle kartkę, czy przypadkiem nie czerwoną? O to was pytamy. No, wygląda na to, że to jest zamierzone. Jeżeli w podobnej sytuacji Borucz na Legii stwierdziliśmy, że jest ewidentna czerwona, to była podobna sytuacja, tylko na bliższej odległości, prawda? No tak, ale kilka dni temu Bieniukowi to już tak nie bardzo chcieliśmy dawać. No nie chcieliśmy dawać Bieniukowi z innego względu, gdyż był przez Sokowskiego prowokowany, wyszarpywany na piłkę i tak dalej. To nie były podobne sytuacje. Natomiast ta sytuacja podobna jest do tej, o której mówiliśmy, że Borucz, proszę bardzo, łokciem, nawet z łokcia tu mu w klatkę piersiową. On parodiuje no, troszkę, bo łapie się za twarz. Ale to nie ma znaczenia. Jakby go Tyson z nie ma znaczenia. Ja Jacek, uważam czerwona kartka. Jacek? Tak, bardzo chciał być sprytny. Prawdopodobnie najchętniej to by uderzył pięścią. Może w ostatniej chwili zmienił zamiar. Urządzenie do wykonania ciosu, ale to jest czerwona kartka. Ja w każdym razie znam jedną osobę, która chciała Biedniukowi dać czerwoną kartkę i która uważa, że należy mu się czerwona kartka za mecz w Warszawie, ale porozmawiał z nią, jak ją spotkam. Pogoń za Głębie. Czy Radzius zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym? Szybko nam to mignęło, a teraz będzie okazja lepsza. Jedna powtórka i druga powtórka chyba będzie. No chcę powiedzieć, że takie złudzenie, proszę też, ale jednak zdecydowanie Radzius zagrywa biodrem. Moim zdaniem zagrywa biodrem i myślę, że na trybunach nawet sędzia mógł, powiedzmy, zależy jak ustawiony, złudzenie takie będzie, bo proszę, tu widać, że korek, a tu się okazuje, że ona się odbija, on ma z tyłu to, że o, proszę, w ten moment, kiedy się odbija od biodra, wyżej nawet w okolicach pasa, a ręka jest z tyłu. I ja moim zdaniem tu ręki, nie było zagrania ręką. Jacek Bednarz. Znaczy, ja mam wątpliwości, ale wydaje mi się, że jednak jest tak, jak mówi pan Wit, że to jednak była taka sytuacja, że to było biodro, a nie ręka. A czy teraz Pogoni należał się rzut karny? Spójrzcie. Biliński i Szczypkowski w polu karnym Zagłębia. Karnego nie ma. Ja twierdzę, to jest też taka podobna, powiedzmy, w tempie jak Głowackiego sytuacja, ale proszę zauważyć, najpierw zawodnik Zagłębia, o, próbuje tu ręką spychać go, obejmować ręką w pół, a pod prawa noga podstawiona pod przeciwnika, który chce go minąć. Nie była taka dynamiczna akcja, która wtedy upewnia nas, że jest karny, ale to nie ma znaczenia dla akcji. Ja uważam, że napastnik Zagłębia spowodował upadek zawodnika Pogoni i w tym momencie sędzia miał prawo podyktować rzut karny. Tak, zresztą zachował się dosyć głupio, bo w tej sytuacji Radek nie bardzo mógł coś rozsądnego z tą piłką zrobić. Wystarczyło blokować dośrodkowanie i prawdopodobnie skończyłoby się w najgorszym wypadku na rogu. Faul, nawet na narożniku pola karnego to jest faul. Nie rozgrzesza Szczypkowskiego nawet to, że nie jest napastnikiem, jak mówi pani Witku, ale chyba faktycznie faulował. W piłkę w każdym razie nie, na pewno nie trafił. Pogoń za Głębie. Ostatnia sytuacja z tego meczu. Kazimierczak zdobywa bramkę, ale sędzia wcześniej przerywa grę z powodu spalonego. Czy zrobił to słusznie? W tej sytuacji, w tym ujęciu rozmawiać o czy był, czy nie był spalony, możemy się domyślać. Ja twierdzę, że sędzia główny gwiznął na wyraźną sygnalizację sędziego asystenta, którego nie widzimy na ekranie. Twierdzę, że tylko w tej sytuacji należy się zgodzić z sędziami i powiedzmy, gramy dalej. Tak było blisko linii. No słuchaj, można dyskutować, tak mówię. Nie widzimy sędziego asystenta. Bo pan powiedzieć blisko linii końcowej. Jacek, już argumencik z ręki. No nie mam pewności, a trudno tutaj ferować jakiś wyrok, jak się nie ma takiej pewności. Wydaje się, że mógł być spalony, ale... W takich sytuacjach uważamy,
zostawiamy decyzję sędziemu, a tu w tym przypadku dwóm sędziom. Okoliczności na korzyść oskarżonego zwykle w sądach, a na boisku na korzyść broniącego. Tym bardziej, że ta bramka chyba już nie zmieniłaby wyniku meczu. Czy w Anglii miałbyś taką ładną perukę? No i myślę, że pan mecenas czas mógłbym sobie skorzystać z prysznica i umyć szamponem. Pan mecenas Jacek rozstrzygnął. Słuchajcie, jeszcze jedno spotkanie, ostatnie już w Katowicach. GKS Dospel, Wisła Płock, piłkarz z Płocka, Mikulenas leży w polu karnym. Czy był faulowany? Proszę zobaczyć, on jest wprawdzie w kleszczach, ale on ma inicjatywę, bo tu prawą ręką chce prawie odpycha i później niedotykany przez nikogo, po prostu na tych miękkich nogach, proszę, nie widać tam, żeby ktoś go zawadzał. On się tak jakby od razu miał chęć wyłożyć na tej miękkiej murawie. Ja uważam, że to był upadek fingowany, Ja bym tu... Sędzia nie ukarał. Ukarał zawodnika żółtą kartką. Mikulesa? Tak, i no nie podyktował karnego. Moim zdaniem go wyciął. Jacek. Ja nie wiem, czy piłka z piątką nie zahacza Mikulesa. To jest widok chyba, tak? Tak. Właśnie mam wątpliwości, czy tamte nogi jednak nie są splecione i one w konsekwencji nie powodują upadku. Natomiast być może, że motywacja Mikulesa jednak taka była, jak mówi... Proszę, powietrzu nogi ma widok. Sam się boi, że pan widz, bo traci na pewno Mikulesa kontakt z piłką. Tak. Ona jest jednak przed nim prawie 1,5 metra, może nawet 2 i być może właśnie ocenił, że już do tej piłki nie dojdzie i chciał się przewrócić, wykorzystać tę sytuację, ale nie mamy pewności, bo to co widzieliśmy nie daje nam takiej stuprocentowej właśnie, że te nogi to, że nie były już kontaktu splecione. Z piłką, gdyby faul był, to nie ma... Jeśli były nogi splecione i to spowodowało upadek, prawda? To powinien być karny. Ale chcę powiedzieć, że mimo wszystko nie dałbym tutaj w tym przypadku... bo była kartka, jak mówicie, tak. Żółtej kartki bym nie dał, ponieważ jednak był w tych kleszach, jednak się przezierał i nie ma wyraźnego nabierania sędziego, bo no, sytuacja rzeczywiście taka, ja bym po prostu pozwolił grać dalej i nic więcej. Ja myślę, że to byłaby chyba najlepsza decyzja w tej sytuacji. Ostatnia, 20. kontrowersja tej kolejki, faul Widucha, moim zdaniem bardzo niebezpieczny i moim zdaniem to śmiało mogła być czerwona kartka. Również w tej sytuacji, tak, również w tej sytuacji poprzednio mieliśmy podobną. To było identyczne. O tych, których mówiliśmy, to są najbardziej niebezpieczne. To jest, co Jacek powiedział, na zakończenie kariery. I jako to jest ostatnia sekwencja, panowie piłkarze, szanujmy swoje nogi, gdyż w następnych kolejkach za takie sytuacje sędziowie mają pełne podstawy, prawo usunąć boiska i czerwone kartki dawać. Panowie, to już prawie koniec programu. Jak spoglądam na zegarek, jeszcze chyba zdążę pana zapytać, czy będą konsekwencje wyciągnięte w stosunku do piłkarzy jednej i drugiej drużyny, jeśli chodzi o mecz w Warszawie Legia Gryfin, o to, co się działo po spotkaniu. O ile wiem... We wtorek ma dojść do spotkania na Wydziale Dyscypliny i wtedy ma być, ewentualnie tak? Coś będzie... Prezes Liskiewicz w sposób zdecydowany po meczu wyrażał się na ten temat. Będą dochodzić. Nie może się tak zdarzyć, że w zawodowej piłce po meczu gdzieś wina po środku, tak jak powiedzieli, ale coś takiego się nie powinno zdarzyć i będzie reakcja związku na te incydenty. To były kontrowersje. Zostańcie panowie z nami, zobaczcie jeszcze po tych wszystkich sytuacjach takich groźnych na to, co jest ciekawego, co jest śmiesznego w naszej piłce i nie tylko w naszej, czyli Złap Sport. Trzeba mieć trochę szczęścia i nie przestraszyć się. To z kolei recepta na dobry wynik z Wisłą Marka Motyki. Okazuje się, że ostatnio konuje się już nie tylko ludzi, ale także rzuty wolne. Prawda, jakie podobne, Jacek? Earrings, chains, boots.
To trener Bogusław Kaczmarek. Wyobraź sobie, że zrzucił 12 kilo przez miesiąc. Jest to do zauważenia. 12 kilo, słuszną linię ma trener Kaczmarek. No nie można powiedzieć, że nabiera, że jest zawadzony. Wcześniej został pchnięty i dlatego upada. No tak, ale ta nóżka tym dziobkiem po tej murawie, to niepotrzebnie, nie, żeby upaść, to nie potrzeba szorować, orać ziemi. Bo tam się grało łokciami w powietrzu. Ale jako sędzia wykwalifikowany, bo kończyłeś kurs, no. W związku z tym... Kończyłeś kurs jakiś, tak? Sędzios, kiedyś. Parę kursów szydełkowania. Triumfalny taniec piłkarzy Odry Wodzisław, a zespołowi z Łodzi pozostaje chyba tylko zalanie przysławiowego robaka. Wesolutko wam. Panie Witku, jeszcze jedna dobra informacja dla pana. Niech pan sobie wyobrazi, że UEFA ogłosiła aktualną klasyfikację Fair Play. Polska plasuje się na trzecim miejscu. Nasi piłkarze grają więc czysto w Europie i dzięki temu mamy drugi zespół, który wystąpi w rozgrywkach Pucharu Intertoto. Ktoś powie, że gramy za mało agresywnie. Ja mówię, że my się też przyczyniamy tu wspólnie do tego, że, no właśnie, że Fair Play łapiemy. Na razie zgłosiły się tylko drużyny Odry Wodzisław, Widzewa, Łódź i Polonii, Warszawa, ale prezes Michał Listkiewicz liczy, że kolejne kluby w związku z tym zgłoszą się do rozgrywek. I na zakończenie mamy jeszcze konkurs dla państwa, o którym już Andrzej mówił wczoraj. Proszę popatrzeć. Komórkowy menadżer piłkarski, nowa gra SMS-owa. Wyślij SMS o treści Liga Start na numer 7211. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w magazynie Plus, w cyfrze Plus Info, na stronach teletekstu i na naszych stronach internetowych oraz w tygodniku Piłka Nożna. My się zgłaszamy do Intertoto, a Anglicy się wycofują. No z Intertoto, ciekawe kto ma rację. Jacek Bednarz, co, coś pan tam mówi jeszcze? Nie, nie, nie? Paweł Długopis został. Portfel pan zginął? Paweł Długopis został. Oddamy. Jacek Bednarz i Witt Żelazko byli naszymi ostatnimi gośćmi. Kończy się to wydanie magazynu Liga Plus Ekstra. Liga Plus w sobotę, a Liga Plus Ekstra następna już w niedzielę. Dziękujemy. Do zobaczenia.